Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Moi drodzy, dziś wyjątkowo witam się z wami z łóżka, a to dlatego, że dziś mamy sobotę i dziś pozwoliłam sobie troszeczkę dłużej pospać. Znaczy tak, dłużej to ja nie wiem, dlatego że wstałam o godzinie 7, zrobiłam Maksymilianowi śniadanko, herbatkę i jeszcze położyłam się szybko do łóżka, wiecie, na taką godzinkę, półtorej, mamy już po 9 chwileczkę, no ale wiadomo, ten taki sen później, mając małe dziecko, to jest taki sen czujny. Myślę, że rodzice wiedzą, o co chodzi. To jest na takiej zasadzie, że wiecie, niby macie zamknięte oczy, niby troszeczkę odpoczywacie, ale jesteście tutaj czujni, wszystko słyszycie, także no to jest taki sen, a zarazem nie sen. Także moi drodzy, wstaję, robię jakąś szybką kawkę, śniadanko i zabieramy się za vlogmas. Odpaliłam już kominek, nalałam aromatu i słuchajcie, pod wpływem ciepła ten aromat się wydziela, więc to jest naprawdę mega, mega spoczko. Ładniej pachnie, bardziej intensywny jest ten zapach niż takie, wiecie, jakieś świeczki. W każdym razie tutaj już naszykowałam leki, które muszę ja wziąć i które musi wziąć Maksymilian. Jak oglądaliście moje wcześniejsze vlogmasy, mówiłam, że łapie mnie choróbsko. Już jest trochę lepiej dzisiaj, no ale wiadomo, jednak trzeba wziąć, żeby, wiecie, ponownie nie złapało. Plus dodatkowo wczoraj Maksymilian miał gorączkę, pojawił się jakiś delikatny kaszel, więc tu mam taki syrop na kaszel, na odporność, no i kropelki do noska na katar. Dziś już nie gorączkuje. Miejmy nadzieję, że ta gorączka się już nie pojawi. Trzeba chować. Będę chować. Ale ty tak zawsze mówisz, jak ci kupuję. Co, chowasz? Weź ta plastelina wysyka i potem już do wyrzucenia. Będę chował. Będę się, moi drodzy, po kuchni i szperam po lodówce, po szafkach. Patrzę, co mi brakuje, co dokupić. Słuchajcie, dobrze, że jest coś takiego jak Glovo i właśnie teraz zamawiam po prostu produkty spożywcze. Nie chcę Maksymiliana targać, wiecie, na dwór do zimnego, do ciepłego, do zimnego, do ciepłego, ponieważ on wczoraj miał gorączkę, ja też dzisiaj czuję się lepiej, wiadomo, ale nie chcę, wiecie, po prostu nie chcę dzisiaj wychodzić na dwór, nie chcę, żeby to się pogorszyło, chcę, żeby on był, wiecie, zdrowy, żebym ja była zdrowa, więc tutaj patrzę, że dżemu nie ma, jakichś pierdółek podstawowych są, ale trzeba byłoby domówić, także domawiam. Mam ochotę zrobić coś dzisiaj dobrego do jedzenia, coś takiego innego, ale moje dziecko w ogóle, słuchajcie, jest bardzo tradycyjne i on tak o, pomidorową, rosół, gdzieś jakiś kotlecik, ziemniaczki, buraczki. Ogólnie Max nie lubi takich, wiecie, jakichś wynalazków. Ja na przykład bardzo, bardzo uwielbiam, więc po prostu dzisiaj co? Pewnie pomidorowa, standardowo. Ogólnie zazwyczaj jak Maksymilian właśnie tak się źle czuje, to staram się robić właśnie zupki, bo wiadomo, zupkę jest łatwiej zjeść, szybciej, no i wiecie, jakoś tak lepiej. Ja mam na oczach. To jest moje dziecko kochane, efekty montowania do drugiej. To jest z tego, takie coś, żebym nie miała silnych oczu. Nie miałam podpuchniętych. A to co? No to jest taki żel jakby, zobacz, może jest taki glut. Fajne? Fuj, co nie? Śmieszne, nie? A nie musisz tak nie klepać, zaraz mi to weźmie i padnie. Śniadanko ci drugie robię. A, no mysza! Zepsułeś. I przyjechało Glovo, moi drodzy, bardzo mnie to cieszy, bo szczyzna tak, to jest mi najbardziej potrzebne i koncentrat pomidorowy właśnie, żeby zrobić zupę mojemu dziecku, pomidory, pięknie, ładnie wszystko jest. No i słuchajcie, dżem, bo teraz Maksymilian ma fazę na to, że sam sobie, wiecie, robi kanapki z dżemem. No i mandarynki, moi drodzy, wiecie, teraz jest okres przedświąteczny, no i wiecie, no nie może zabraknąć mandarynek. Teraz trzeba tych, a nie. Tak, mam ci dać mandarynkę, mam dać ci jabłko i co jeszcze? I paprykę. A ja lubię paprykę. Dobrze, jabłko. To najpierw zjesz mandarynki. Ja ci dam. Boże, słuchajcie, to jest już ten okres buntu. Masakra. Masakra. Proszę bardzo. Dzięki. Przekąska mojego Maxa. Owoce, ale dobrze, niech je. Niech je. Jest za dużo. Weź może drugą rączkę. Co? O tak, dokładnie.
Papa, zjadaj te owocki, warzywa, a ja się, słuchajcie, cały czas męczę tutaj z tymi domkami. Miejmy nadzieję, że to dzisiaj dokończę. Oby. Bo chcę, żeby one się pojawiły tutaj właśnie, na tej kółeczce, żeby tak ładnie świeciły. No, jak? Ja mam ci przytrzymać to? Tak. Gdzie zaraz rysunki piękne są? Jakie kolorowanki, kto to kolorował? Ciocia czy kto? Ja. Ty kolorowałeś? No, a tu wychowała baba. Wiesz, gdzie baba rysowała? Tu. Tu? Aha, kolorowała. A tu ja. Tu na... baba też mi pomogła. Ja cię sunę. I jeszcze mama soja. A tu mama na Hyperionie z ciocią. Patrzcie. O, a tutaj też mama z ciocią Sawi. Boże, jaki dramat. Co to w ogóle jest? Co tam masz ciekawego jeszcze? Gitara! To nie jest gitara! To jest gitara! To jest masz latarnia! To jest latarnia, zobacz, latarnia. Domek? Skończyłam, moi drodzy. Skończyłam. W końcu je skończyłam. Powiem wam, że włożenie tych światełek tam to był hardcore. To był po prostu hardcore. Ale zobacz. Pięknie się to prezentuje, aczkolwiek ten kabelek troszeczkę mnie tutaj denerwuje, ale słuchajcie, co każdy delikatny jakiś ruch domku, to każdy inny się rusza, więc niech ten kabelek po prostu zostanie. I uwaga, gasimy światełko. Wow, Boże, to pięknie wygląda! Oh my gosh! Ogólnie to my dzisiaj z Maksymilianem przez cały dzień, słuchajcie, w piżamach chodzimy. Proszę bardzo. Maksymilian w piżamie, ja w piżamie. Ja to jest jak już zaraz idziemy się myć i w kolejną piżamę się idziemy ubierać, a ty się już chcesz ubierać. Jeszcze godzinka idziemy się myć. Cały dzień w piżamie chodzimy. Cały dzień w piżamie. W ogóle ja pamiętam swoje dzieciństwo, jak wiecie, tam człowiek był chory, nie szedł do szkoły. I to była taka ekscytacja, wiecie, jak cały dzień chodziło się w jednej piżamie, cały czas, wiecie, nie wiem, czy wy też tak macie, mieliście, ale ja pamiętam właśnie, że to było takie fajne. Ale już jest lepiej, co nie? Dzisiaj jeszcze gorączka go łapała, miał 38 stopni, ale zbiliśmy gorączkę i jest już okej. Okay. Zobaczymy, co będzie wieczorem. Ty pryszczek jesteś, mój to pryszczek. Pryszczku, poniedziałek do przedszkola pójdziesz, czy nie? No moją kredką. Twoją kredką? Co? Tą toju. Mamo, co? Maksymilian chodzi do przedszkola ze wszystkimi rzeczami z kalendarza z psiego patrola. Mamo, ja tak mówię. Dobrze, no, okej, okay, dawaj. Jeszcze taką kredkę bierzą i dinozauria. Mhm, okej, okay, już? Mogę teraz ja powiedzieć? Nie? Nie. Ty się nie przyzwyczaiłeś? Będziesz mały vlogier chyba, co? Będziesz vlogier? No tak, jak matka cały czas z tym aparatem mamo, lata. Mamo, w moim pokoju. Co? To w sumie nie cały czas, słuchajcie, bo ogólnie ja nie pokazuję wam, wiecie, 100% tego, co tutaj się dzieje, tylko takie 10-15 na dobrą sprawę. Mamo, kalendarz. Ale no, no dobrze, no to jutro dopiero będziemy otwierać kolejny kalendarz. Ale kalendarz, okienko. Aha, nagrywaj. Dobra, sorry. Proszę bardzo, tu jest Maksymiliana kalendarz. A on nie może patać. Aha, i ty go tak specjalnie tutaj. Co tu piernik jest? Mamo. Po co? Mamo, musiałem go. Musiałem? Musiałem go wziąć. Aha, gotowałeś go, piekłeś znaczy. Zbieramy się za odklejanie naklejek. Pomogę sobie ponaklejać. Odkleić, a nie ponaklejać. Ponaklejać to ci na pewno nie pomogę. Nie będę naklejać naklejek. Czy ja ci pomogę? A co ja będę z tego miała, że ci pomogę? Co mi zaoferujesz w zamian? No bo... Będziesz wtedy grzeczny? Tak. Wtedy mnie tak bardzo mocno ukochasz i powiesz tak. Kocham cię, mamusiu, i dasz mi buziaczko? Kocham cię. I co tam dalej jeszcze jest? Kocham, mama musi. Bardzo cię kocham. Wcale to nie było wymuszone. Nie, nie. Ja też cię kocham. Póki nie ma gorączki, odklejamy naklejki. Tak. Lecimy z koksem. Jo. A może? Jak? Tak. Ło, Martka! W miarę żeśmy ogarnęli, poodklejaliśmy tutaj wszystkie naklejeczki i z łóżka. Także jest okej. Okay. Najgorsze jest tylko to, że nie wiem, czym to domyć. Ani słuchajcie, cif, ani ta magiczna gąbka, po prostu nic. Tak, Max, załatwiłeś łóżko, że nie wiem. A nie te krople do nosa. Krople do nosa? Nie. Trzeba. Nie. A kto ma katar? Ty masz. Nie uciekaj, Max. Przed chwilą, słuchajcie, zamknął się w szafie i nie mógł wyjść.
zatrzasnął się i tylko słyszałam: mamo, jestem w szafie, otwórz mi! Słuchajcie, ja już tu podłączyłam laptopa, bo proszę bardzo, dziś leci Heilig. Mama by chciała usiąść, oglądnąć. No, tak wygląda to wszystko, moi drodzy, tak właśnie to wygląda. Masakra. O Jezu, jakie słodkie! Oje, a co to cię wzięło na miłości jakieś w ogóle? No bo ty mnie wyciągnęłaś. Bo co zrobiłam? Wyciągnęłaś mnie z szafy. Wyciągnęłam cię z szafy? Ja cię mogę częściej wyciągać z szafy, bo takie buziaki. No nie, poprawiam ci. Ja cię mogę tak częściej wyciągać z szafy, jak mam to, jak mi takie buziaki dawać. O, nie wyciągnęłaś z szafy.